witajcie w następnej ale degustacji angielskiego piwa. Tym razem jest to piwo, zgadnijcie jak się nazywa, King of Hearts, czyli Czerwony Król, Czerwieni. Blond Beer, 4,5% alkoholu, naturalnie zmętnione. Składniki woda, słód, woda, jęczmień, pszenica, chmiele i drożdże. Tyle. A jeśli chodzi o browar, to nazywa się Wildcat Brewery, czyli dzika karta. Z Londynu. Kapsel, po prostu czerwony kolas. Nic takiego ciekawego, ale przynajmniej wpisuje się w tytuł, bo jest czerwone. Piwo, jak widzicie, jest zmętnione. Bardzo jasna, słomkowa barwa. Piana znika bardzo szybko. Duże bąble się tworzą od razu i znikają. W aromacie mamy przyjemne nuty, takie lekko słodowe, ale zaczyna się to od, jakby pierwsze wrażenie jest troszkę grejpfruta, troszkę iglaków, później takie zesty cytrusowe, a gdzieś tam w środku takie jakieś niezbyt sprecyzowane, perfumowane nieco nuty owocowe. No i teraz trzeba się zastanawiać, co to jest. No ja myślę, że to tak pachnie troszeczkę agrestem. No agrestem coś słodkiego jeszcze, jakieś może takie nutki egzotyczne, ale to chyba stłamszone bardzo. Chyba ten agrest przeważa tutaj ponad ten grejpfrut i iglaki. Także jest dosyć perfumowano słodko-owocowo. Ok? Spróbujmy. O! I tu jest zaskoczenie. Ciało jest takie, no, średnie, powiedzmy. Jest taki jakby dodatek, może ta pszenica tutaj robi takie właśnie dodatkowe, wzmacnia to ciało. Grejpfrutowość od razu wchodzi, goryczka. Ale mamy dziwną rzecz, bo jest kwaskowość. To piwo jest kwaskowe. I to tak jakby dolał normalnie soku z cytryny. Przyjemnie, cytrusowo, ale lekko kwaśno. Tak, bardzo owocowo, jeśli chodzi o cytrusowe owoce. Cytrusowość jest bardzo fajna, taka soczysta. I gdzieś tam w tle pozostaje właśnie ta baza tego blonde ale. Można ją wyczuć, ale ta kwaskowość jakby przesłania wszystko. Goryczka jest grejpfrutowa. Troszkę właśnie taki biały grejpfrut i trochę albedo. I gdzieś tam jakieś nutki właśnie takie właśnie sosnowe. A poza tym właśnie ta kwaskowość. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie wiem, czy zamierzone. No ale niektóre na przykład piwa są zalecane do picia z plasterkiem cytryny, czy limonki, jak Corona na przykład, albo San Miguel Lime. I to dobrze działa. No to może
pomyśleli sobie, a po co dodawać cokolwiek, jak możemy to już dać w piwie. Chociaż nie ma tam żadnych dodatków, jeśli chodzi o soki, czy... No bo nie piszą. No nie piszą, no ale jest kwaskowe. Ale dodaje to takiego odświeżenia, pijalności. Także myślę, że jest bardzo fajne piwo na lato. Następne. Warto spróbować. Jest dostępne w Tesco, tym bardziej. No zdecydowanie gdzieś tam ten agres gdzieś tam przemyka nieco. Może chodziło o ten kwaśny agres. No ktoż to wie. W każdym razie jest dosyć fajne i odświeżające. No i jeszcze dosyć sesyjną, 4,5%. Czemu nie? Czemu nie? Mam nadzieję, że film się Wam podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, co będzie Wam przypomniał o każdym filmie, kanale i Wasze zdrowie.